Nie zawsze wszystko idzie tak, jakbyśmy tego chcieli i tym razem mikrofon odmówił współpracy z nami. Tym samym zapraszam Was na historię z tarasów ryżowych. Oprowadzę Was trochę po naszym przedziale. Dzisiaj jedziemy do następnej miejscowości. Będziemy zwiedzać niebawem tarasy ryżowe. I dzisiaj wybraliśmy sobie siedziska, noclegowiska na dolnej półce. Położyć można na każdym łóżku, ale mamy też stoliczek. A na tych łóżkach środkowych, na których nocowaliśmy ostatnio, nie było można nawet za bardzo się oprzeć, bo jesteśmy troszkę za wysocy. No i też potem nóg nie można było o nic oprzeć, bo wisiały nam w powietrzu. Tak wygląda cały przedział. Ciekawe jest to, że nie ma właśnie żadnych takich osobnych pokoików w tej klasie przedziałowej, tylko właśnie wszyscy jakby dzielą jedno pomieszczenie, jeden wagon, a tutaj mamy kranik z gorącą wodą, co jest bardzo popularne, to właśnie w szamanie zupek chińskich w trakcie jazdy. No i idziemy dalej, akurat przechodzimy do sąsiedniego wagonu, nie wiem czy mogę, ale i tak przejdę. I tutaj mamy umywaleczki do rąk. I też dwie toalety, ale toalety są aktualnie zamknięte. Toalety są na zasadzie właśnie takiej kucanej, jak to w większości miejsc, tego co zauważyliśmy w Chinach. No i też w Korei tak było. Takie pociągi wybieramy, ponieważ są po prostu najtańsze. Nie jest to najłatwiejszy sposób, ponieważ są jeszcze szybkie pociągi, no i oczywiście samoloty. Ale chcemy trochę przyoszczędzić i wybraliśmy, że będziemy nocować w pociągach. Ciekawe doświadczenie, które pozwala Wam nawdychać się fajeczek, potu, więc nie można liczyć na jakiś tam komfort, wygodę, żeby była tutaj. Jest troszeczkę tak przygodowo, żebym powiedział. Nie jest źle, chyba że się śpi dwa piętra wyżej, kiedy głową uderzasz o sufit pociągu, wtedy może być troszeczkę trudniej. Nasza podróż do miasteczka Danhai niedaleko Guilin w południowo-wschodnich Chinach trwała jeszcze kilka dobrych godzin. Ostatni odcinek był najgorszy, bo podskakujący na pełnej kolei na asfaltówce autobus przyprawiał nas o mdłości. Co chwilę patrzyłem na mapy offline, żeby upewnić się, czy już jesteśmy niedaleko naszej lokacji. Zauważyłem, że kierowca chętnie wykonuje telefon co jakiś czas, a zwłaszcza już kiedy dojeżdżaliśmy. Kiedy dojeżdżaliśmy, wyczytałem z oczu pani kontroler, jeżeli można to tak nazwać, że coś się święci i to coś jest związane z nami. Pewnie chcą już uprzedzić mieszkańców, że jadą potencjalni klienci. Niewiele się pomyliłem, ponieważ jak tylko dojechaliśmy, podbiegło do nas kilka wesołych kobiet i zaczęło krzyczeć hello, hello. Rum, 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 chip, chip, rum. W Chinach są trzy sytuacje, gdy usłyszycie język angielski. Po pierwsze, kiedy ktoś oczywiście chce Wam coś sprzedać i woła, że jest to cheap, czyli tanie. Po drugie, gdy zamawiacie jedzenie i obsługa powie Wam, że coś jest spicy, czyli ostre, ponieważ oni są przyzwyczajeni, że my, turyści bladzi, nie jemy ostrego, więc trzeba nas uprzedzić. Po trzecie i najbardziej popularna sytuacja, kiedy powiedzą Wam no English, czyli nie mówię po angielsku. Wioska Danhai jest takim bardzo turystycznym miejscem. Widać to od razu na pierwszy rzut oka, ponieważ wszędzie są hotele. Witają nas oczywiście stare, tradycyjne domy, które na pewno niejedno przeżyły, ale to właśnie budynki z napisem hotel zdecydowanie dominują. Budowa jest na tak dużą skalę, że gdziekolwiek, gdzie jest wolna przestrzeń, widać już kolejne stelaże, szkielety hoteli, które na pewno tam powstaną. Najbardziej jednak ciekawy jest innowacyjny system odprowadzania wody. Zlew w oknie. I prosto do rynsztoka. Okej, najpierw musimy zadbać o nasz nocleg. Kusił nas taki popularny hostel dla backpackersów z widokiem na tarasy. No ale wizja była taka, że musielibyśmy przez kilka godzin wchodzić po milionie schodów, żeby dostać się na ten bardzo znany punkt, który też nie był najtańszy. Weszliśmy do absolutnie losowego budynku. Po krótkich negocjacjach udało nam się zejść z ceny 130 zł za dwie noce do 90 i padliśmy na twarz, totalnie wykończeni, w pokoju, który przypominał Polskę lat 90. Dlaczego? Bo azeria wszędzie. Nie tylko w pokoju, ale w całym hotelu lata 90. jak nic. Jeszcze do tego doszło to, że przez pierwsze parę godzin nie mieliśmy prądu, więc musieliśmy troszkę sobie pośmierdzieć, ponieważ wtedy nie działał też prysznic. Wieczorem
zaliczamy jedną z najgorszych kolacji w naszej podróży. Składała się z ryżu, jakiegoś zielska przypominającego pokrzywę oraz kurczaka, który prawdopodobnie był wielokrotnie odmrażany. Kolację nam przyrządzili nasi gospodarze, bo każdy, kto ma tu hotel, ma również coś a la restaurację. A pani babcia, która kręciła się po parterze, nie przepuściła nikomu, kto próbował wyjść nie jedząc u nich. Ile razy byśmy nie wychodzili, wybiegała z kanciapy i gestykulując dłoni pytała, czy chcemy coś zjeść. Jednak po tej pierwszej kolacji zawsze grzecznie odmawialiśmy lub staraliśmy się wyjść niepostrzeżenie jak najciszej. Rano wypoczęci, zdeterminowani, postanowiliśmy wyruszyć na długi spacer do wioski Pingang. To jest dosyć popularny szlak, który przemierzają chyba wszyscy turyści. Jest to kilkunastokilometrowa ścieżka wśród tarasów ryżowych, ciągnąca się przez małe wioski i była tak naprawdę tym, czego najbardziej potrzebowaliśmy. Po drodze podziwialiśmy ludzi pracujących na polach, życie w mijanych wioskach oraz liczne budowy kolejnych domów, a raczej pewnie hosteli. Więc przede wszystkim potrzebowaliśmy tej natury, to jej nam najbardziej brakowało. Podczas tej długo wyczekiwanej przechadzki przechodziliśmy przez wioskę Hualangulo. Musicie mi wybaczyć, ja tak naprawdę nie umiem tego wymawiać, na pewno jest źle. Ale co jest ciekawe, na jej obrzeżach natrafiliśmy na kobietę w tradycyjnym stroju z tajemniczą chustą na głowie. Czytaliśmy o tych kobietach i bardzo chcieliśmy je poznać. O ile wcześniej myślałem, że będziemy mogli wam pokazać tylko ujęcia zrobione ukradkiem, tak to przypadkowe spotkanie pozwoli nam w pełni pokazać, dlaczego te kobiety są tak interesujące. Chodź, usiądziemy. W Chinach oficjalnie uznanych jest 56 mniejszości narodowych. Największą z nich są Hanowie, którzy stanowią 91% ludności. A jedną z pozostałych mniejszości etnicznych są kobiety Yao, których włosy są tym, co wyróżnia je na skalę światową. Są one posiadaczkami najdłuższych włosów na świecie, a na dowód tego zostały wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Kilkadziesiąt kobiet pielęgnuje swoje długie na 1,5 do ponad 2 metrów włosy, które są nie tylko symbolem szczęścia, ale i długowieczności. Włosy obcinają tylko 2 razy w życiu, w wieku 18 lat i 38 lat. Ścięte sekcje oczywiście zachowują, pielęgnują i noszą je razem z swoimi aktualnymi włosami pod tą tajemniczą chustą. Do lat 80. zobaczenie rozpuszczonych włosów kobiety Yao przez inną osobę niż męża lub dzieci groziło pozbawieniem wolności. Dzisiaj jednak pokazywanie włosów stało się komercyjnym sposobem na przyciągnięcie turystów i są one pokazywane podczas tańców, podczas śpiewów, ponieważ generują po prostu zysk dla tego regionu. Na pewno damska część naszej widowni zastanawia się, jak otrzymać takie włosy. Podobno sekretem tak pięknych i zdrowych włosów jest mycie tylko w wodzie źródlanej oraz kąpiele w wodzie ryżowej, która pobudza ich rośnięcie. Chyba też powinienem spróbować, ale wydaje mi się, że na moje zakola to już za późno. Po pokazie pani z dużym uśmiechem na twarzy poprosiła o zapłatę i dodatkowo usilnie namawiała nas na zakup wody. Przekonała nas, zgodziliśmy się, kupiliśmy 2 półlitrowe butelki. Nasze zdziwienie było, kiedy okazało się, że te butelki już były wcześniej otwierane i uzupełnione prawdopodobnie wodą z kranu. Akurat to nas bardziej rozbawiło niż zdenerwowało. Ten dzień był bardzo przyjemny. Kochamy obcować z naturą. Nawet Natalia, która kiedyś była gotowa podpalić dom, byle pozbyć się z niego pająka, nabrała odwagi i fotografowała wszystkie maluszki, jakie spotkała. On ma jakby coś jeszcze na końcach tych skrzydeł. To naprawdę był spacer, którego bardzo potrzebowaliśmy. Powrót do Danhai to kolejne przesiadanie się między autobusami, które naliczały odpowiednio wyższe ceny. A koniec końców i tak łapaliśmy autostopa, bo nasz autobus złapał gumę.
Poranek to kolejne negocjacje i kolejne problemy z mikrofonem. W dużym skrócie, rozmowa o cenach biletów autobusowych na uboczu zakończyła się obniżeniem ceny o połowę, czyli ze 160 zł na 80 za nas dwoje. I tak uważam, że firmy tak bardzo zawyżają ceny, aby głupiutki turysta, taki jak my, myślał, że złapał okazję życia i jest świetnym negocjatorem. I tak nie będzie miał wyjścia, bo jakoś wydostać się z tego skrytego pośród wzgórz terenu trzeba. Nasz kierunek to miasto Yongsu. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with the splash gun. Nabuzowani adrenaliną i strachem, w głowie piosenka Born to be wild. Dobra, przepraszam, nie będę śpiewał, ale tak zdecydowanie głównie w głowie mam strach. Rozpoczęliśmy naszą pierwszą w życiu podróż skuterem. Srebrna strzała wynajęta za 60 zł na cały dzień, napędzana benzyną, radziła sobie jednak bardzo dobrze. W zestawie dostaliśmy kaski, których nie nosili lokalsi, więc od razu rzucało się w oczy, że jesteśmy turystami. Za to lokalsi potrafili jechać na skuterze nawet czteroosobową rodziną. Bardzo dobrze radziła sobie Natalia, która przejęła rolę kamerzysty, twierdząc, że mogę być jej szoferem, gdyż nie lubi prowadzić, kiedy ma za sobą wielki, ruchomy worek kartofli, co się kręci. Mi to bardzo w sumie pasowało. Okej, ale przeprawy przez rzekę to się nie spodziewałem. Co się będzie teraz działo? Będziemy się pierwszy raz w życiu przeprawiać z naszym własnym skuterem. Jestem bardzo zestresowany tą całą naszą podróżą, ale odpukać radzimy sobie po kilkudziesięciu już kilometrach. Tak okej, nie? Myślę, że dajemy radę. Teraz tylko się zastanawiam, jak wstawić motor na to, po tej małej desce, i jak to ściągnąć na drugiej stronie rzeki. Well, it's just another Friday. So bring your A game, 'cause you know this party won't stop. We could never run out of time sipping strong. Mimo mojego strachu, podróżowanie skuterem okazało się bardzo wygodne. Mogliśmy objechać całą okolicę, ponad 70 km, zwiedzić wszystko, co chcieliśmy, zamiast targać się wycieczkami, autobusami, przesiadać, wsiadać. Wszystko było świetnie ułatwione dzięki naszej srebrnej strzale. Chyba skutery nawet przypadną mi do gustu. Wiatr na zakolach, komary w zębach i zawrotna prędkość chyba 50 na godzinę. Chyba, bo żadne wskaźniki skutera nie działały. Podróż skuterem okazała się ciekawym przeżyciem i na pewno spróbujemy w przyszłości jeszcze pojeździć. Podobno tylko 40% osób dociera do końca vloga. Tych, którym się to udało, zapraszam do subskrypcji, łapek w górę i zostania z nami na dłużej. Kolejny vlog, czwartek, 17:30. Bo skończycie jak atom. Bo źle nie skończyłem, bo jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze nikt nie wie, jak ja skończę.